Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części kursu zajmiemy się krótkim tematem, jakim są podstawowe, typowe opcje Video Sequence Editora. Więc przełączę się do edytora wideo. Jak pamiętamy z ostatniego tutoriala na ten temat, mamy ekran podzielony na obszar, w którym znajdują się nasze paski filmowe. Obecnie żadnego nie mam. Mamy ekran podglądu, ustawienia, no i dodatkowo jeszcze edytor krzywych F, a na samym dole okna jest timeliner. Video Sequence Editor zasadniczo służy do przerabiania i montażu filmów, natomiast można go użyć również jako prostego generatora prostych filmów. Aby wygenerować jakikolwiek obraz z samego pustego Video Sequence Editora, wystarczy dodać do niego pasek, który jest efektem specjalnym. Ten efekt specjalny to pasek o nazwie Color. Taki pasek o nazwie Color dodaje się w postaci paska trwającego dokładnie 1 sekundę i jego domyślnym kolorem jest kolor czarny. Dodaję ten kolor tutaj, ten pasek, po to, aby wyjaśnić podstawowe, najprostsze opcje, które ma prawie każdy pasek wstawiony do tego edytora. Aby nie być gołosłownym, dodam sobie jeszcze jeden pasek, który będzie obrazkiem. Wczytajmy sobie może jakiś obrazek z przygotowanych wcześniej zdjęć. Zdaje się, że miałem gdzieś taki katalog. Weźmy sobie na przykład tekstury. To jest moja tekstura. Na podglądzie widać, że są na niej jakieś cegły, okna i tak dalej. Ta tekstura jest tutaj dodana w taki sposób, że jej czas trwania wynosi również coś koło sekundy. I teraz opowiedzmy sobie troszeczkę o opcjach, które te paski posiadają. Otóż każdy pasek dodany do Video Sequence Editora składa się tak naprawdę z trzech części. Pierwsza, czy też obie części podobne do siebie, to są te strzałki, które są na jego końcach. Mogę te strzałki kliknąć i one się wtedy zaznaczają. Jednocześnie po kliknięciu takiej strzałki pod nią lub nad nią pojawia się klatka, w której ten pasek się zaczyna, w tym momencie jest to 119 klatka tutaj, albo klatka, w której ten pasek się kończy, w tym momencie jest to klatka 144. Tak samo z drugim paskiem, jeżeli kliknę w początek tego paska, to widzę, że zaczyna się w klatce 92, kończy się w klatce 116. To są dwie części tych pasków. Część środkowa jest to część informacyjna, w której mam napisaną nazwę pliku, z którego pochodzi dany pasek, ewentualnie nazwę efektu, tak jak kolor tutaj, a następnie jest po pionowej kresce pokazana liczba obrazków lub też scen, które w danym pasku się znajdują. Gdybym wczytał całą sekwencję obrazków, miałbym tutaj jakiś numer i ten numer określałby, ile obrazków znajduje się w obszarze takiego pojedynczego paska. Może to pokażę. Wczytam teraz znowuż to samo co poprzednio, czyli image, ale teraz zaznaczę trzy obrazki. Weźmy sobie na przykład taki obrazek, taki. Momencik jeszcze raz. Zdaje się, że tutaj mam problemy z zaznaczaniem, ale już sobie poradziłem. Wczytajmy sobie kilka takich obrazków naraz. Będzie to wczytanie sekwencji. Ewentualnie wezmę sobie takie obrazki. Te też są dosyć kolorowe, dosyć ładne, więc myślę, że można byłoby je pokazać jako sekwencję. Wczytuję te obrazki. One się, jak widać, dodały w postaci paska, który jest dużo krótszy od poprzednio wczytanego pojedynczego obrazka. Jeżeli teraz rozciągnę ekran w taki sposób, aby pokazać cały ten pasek, to widzę, że znajduje się w tej sekwencji 9 obrazków. Każdy z takich obrazków w tej sekwencji ustawia się na obszarze pojedynczej klatki, ponieważ Blender myśli, jeżeli wczytuje więcej niż jeden obrazek, że wczytuje sekwencję poszczególnych klatek. To jest domyślnym zachowaniem i to jest zachowanie bardzo, bardzo dobre. Tak więc mam teraz trzy paski. Każdy z takich pasków ma bardzo podobne opcje i te opcje można znaleźć na panelu dostępnym po naciśnięciu klawisza N. Klawisz N włącza panel narzędzi. W tym panelu znajdują się podstawowe informacje o każdym pasku, a więc jest to taki panel, który nazywa się Effect Strip, powiększę może trochę. Oczywiście Jiris Pencil, o którym nie mówiłem jeszcze, to będzie osobny tutorial. I mamy teraz tak, jest pasek o nazwie Edit Strip, Strip Input, Filter, Proxy Time Code, Modifiers. Takie paski standardowe są dla zwykłego paska, czy też takie informacje standardowe są dla zwykłego paska, który jest obrazkiem. Dla paska, który jest efektem specjalnym, który nazywa się Color, mam w efekcie stripowym rozwinięte opcje koloru. W przypadku obrazka nie ma takiego jakby pola. No i teraz każdy z pasków, które dodaję do sceny, mogą zawierać swoje własne ustawienia dostępne w opcjach z tej strony. Te, które są standardowe, chciałem omówić w tym tutorialu. A więc weźmy sobie jeden z takich pasków i zobaczmy, co znajduje się w bloku o nazwie Edit Strip. Na początku mamy nazwę paska. Tę nazwę paska możemy sobie ustawić dowolnie. To będzie nazwa pokazywana na samym początku. To może być na przykład nazwa taka jak kolory. Już widać, że w tym momencie mam w swoim pasku napis kolory. Nie wiem, czy to jest czytelne. A następnie mamy rodzaj paska.
Type. W tym momencie jest to image i jest to nieaktywna opcja, a więc nie mogę zmienić rozmiaru czy też rodzaju obrazka. I teraz każdy z takich pasków ma inny typ. Na przykład dla paska typu kolor jest kolor, dla dźwięku będzie dźwięk, dla filmu będzie film i tak dalej. Nie znalazłem opcji, w której ten typ można byłoby zmieniać w prosty sposób. Jeżeli coś takiego znajdę, to oczywiście natychmiast o tym zrobię tutorial. Następnie mamy bardzo ważną opcję, która nazywa się blend. Jest to opcja określająca, w jaki sposób rysowany jest cały pasek na całej, powiedzmy sobie, przestrzeni tego obszaru tutaj. Tam, gdzie mamy tych pasków wiele, każdy z takich pasków może rysować się w określony sposób. I ten parametr blend określa, co tak naprawdę się dzieje z naszymi obrazkami. I dla każdego paska można mieć zupełnie inny rodzaj rysowania. Jeżeli rozwinę to menu, to widzę, że tutaj znajduje się dość sporo opcji. To są opcje, które również warto byłoby w osobnym tutorialu wyjaśnić, a więc do tego jeszcze sobie powrócimy. W każdym razie, jeżeli mam wybrane z tego menu Replace, to warto pamiętać, że taki pasek będzie zastępował całą zawartość wizualną ukrytą pod nim. A więc jeżeli mam pasek z opcją Replace, nie będzie widać pasków, które są pod spodem. No i mam nadzieję, że to jest dość przekonujące. Jeżeli teraz wyjmę kolory powyżej, to te kolory się pojawiają i zasłaniają mój pasek, który jest pod spodem, chociaż jest tutaj wybrane cross. Cross jest to skrzyżowanie dwóch pasków, ale w tym momencie nie ma ono tutaj efektu. Następna opcja w ustawieniach to jest coś takiego jak opacity. Opacity, które można włączyć lub wyłączyć, naciskając guzik z okiem. Jeżeli wyłączę przezroczystość, w tym momencie pasek ma status paska ukrytego i nie widać go w ogóle. Tak samo z dźwiękiem, można ten dźwięk wyciszyć, naciskając to oko. I to odpowiada na 10 klawisza H. Aby włączyć takie oczko, żeby pasek był pokazywany, naciskam klawisz Alt H. No i w tym momencie pasek zostaje odkryty. To jest skrót klawiszowy na ten guzik. Natomiast sama przezroczystość określa, jak bardzo pasek jest przejrzysty dla zawartości, która znajduje się pod nim. I teraz, jeżeli ten pasek uczynię przezroczystym, tak w sensie na przykład opacity ustawię na 0,4, to widzę fragment swojego paska, ale również to, co znajduje się pod nim. Teraz dopiero widać, jak działa ta opcja cross. Jest to skrzyżowanie, czy też przenikanie się wzajemne dwóch pasków, przy założeniu, że pierwszy z nich jest przezroczysty. Jeżeli miałbym tutaj wybrane opcję replace, widziałbym zwykłą ciemność i tło, które pojawiałoby się na skutek przezroczystości pod moim paskiem, byłoby zwyczajnie czarne. A więc ten pasek usuwałby teraz wszystko, co znajduje się pod spodem, a w środku, gdy jest cross, nie usuwa tego, tylko obrazy, które są pod spodem, stają się przez niego widoczne. Kolejna opcja, którą mam tutaj do wyboru, to jest kanał. Channel. Jest to numerek pozycji, na której znajduje się mój pasek. Wszystkie kanały tutaj w oknie edytora wideo są ponumerowane. Pierwszy kanał to jest kanał o numerze 0, a później 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Mój pasek znajduje się na kanale numer 7. Jeżeli ten kanał przesunę, to pasek również zmieni położenie. Można nawet animować zmianę tych kanałów, uzyskując w połączeniu z różnie ustawioną przezroczystością i operacją cross na paskach dość ciekawe efekty. W każdym razie numer kanału mogę sobie wybrać. Jeżeli kanał jest w konflikcie z innym kanałem, to w tym momencie ten pasek się blokuje. I gdybym chciał przeskoczyć na pasek 6, to nie mogę tego zrobić, bo już jest miejsce na nim zajęte. Mogę wpisać tutaj liczbę 5 i wtedy przeskakuję na pasek 5. Enter, jestem już na samym dole, tam było miejsce, mogłem pasek wstawić. Następna opcja, którą mamy w ustawieniach, to jest coś takiego jak Start Frame. Jest to klatka startowa, w której znajduje się początek naszego paska i to widać również, jeżeli kliknę na strzałkę zaczynającą ten pasek. Następna opcja, którą tutaj mamy, to jest długość. Długość tego paska wynosi teraz 9. To dlatego, że on będzie trwał przez 9 klatek. Jeżeli ten pasek spróbuję wydłużyć, to muszę po prostu ustawić większą długość. Od razu widać, jak to działa. Mogę w ten sposób pasek skracać lub wydłużać i od razu widać, co się z takim paskiem dzieje. Dostaję tutaj takiego wąsa. I teraz tak, mogę również kliknąć prawym klawiszem w tą strzałkę, która znajduje się na końcu paska, następnie nacisnąć klawisz G i przesunąć ten pasek. To jest dokładnie to samo, zmieniam długość takiego paska i wtedy film lub obrazek będzie po prostu na takim pasku trwał dłużej. Jeżeli to pokażę, to proszę zobaczyć, tutaj się zmieniają pojedyncze klatki, a ostatnia klatka, na której znajduje się ten pasek, jest potem wydłużana przeze mnie i jest nieruchoma. Tak samo mogę zrobić z przodu, wyciągając ten pasek, ale w tym momencie będę powodował, że klatka, która znajduje się z przodu, będzie nieruchoma i będzie pojedynczym, statycznym obrazem, pokazywanym przez cały obszar trwania tego przedłużonego początku. Tak czy inaczej, sterować w ten sposób długością mogę nie tylko w przypadku obrazków, ale również w przypadku filmów, a nawet w przypadku dźwięku. Kolejna opcja to jest
jakby docelowa, końcowa długość mojego paska wyrażona w czasie. I ten czas jest pokazany tutaj w postaci takich czterech liczb. Te cztery liczby to jest kolejno godziny, minuty, sekundy, a następnie pojedyncze klatki. Jeżeli wydłużę swój film do czasu, kiedy on zajmie ponad jedną sekundę, to wtedy zobaczymy, co się stanie. Otrzymam wtedy czas w sekundach, a licznik klatek się zresetuje do zera na przykład. A więc pozycja 1.00 to jest dokładnie czas trwania jednej sekundy. Następnie będą liczone kolejne klatki, aż dojdę znowuż do jakiejś pozycji przekraczającej wartość 24, czyli 24 klatek na sekundę, które mam ustawione w domyślnych ustawieniach teraz. I pojawi się wtedy druga sekunda. Następnie mam opcję, która nazywa się Playhead. Ta opcja jest opcją związaną z informacją na temat tego, w którym miejscu ten mój pasek się znajduje. I teraz, jeżeli go sobie przesunę, to proszę zobaczyć, jak wygląda liczba, która tutaj jest ustawiona. Obecnie jest ta liczba równa 100. O, tak ustawiłem pasek, chociaż sam pasek stoi na samym początku animacji. Jeżeli ustawię go tutaj, to on stoi teraz w pozycji playhead 0 i jest to położenie paska względem bieżącej klatki. Jeżeli moja bieżąca klatka jest na poziomie na przykład 0, to jest początek filmu, pierwsza klatka, to w tym momencie playhead został przesunięty na pozycję minus 7, co oznacza, że cofnąłem się względem początku mojego paska o 7 klatek. Jeżeli mój pasek ma wartość z playhead 0, to znaczy, że stoję dokładnie w miejscu, gdzie on się zaczyna. Jeżeli jestem gdzieś za tym paskiem, to oczywiście moja pozycja bieżąca ten pasek już minęła. Ok, sprawdziłem kilka szczegółów i teraz okazuje się, że frame steel, ten parametr, przy którym się trochę zawahałem, oznacza, ile mamy składowych klatek, czy też klatek w mojej sekwencji, w moim pasku, które są klatkami stałymi. Otóż tutaj jest sytuacja taka. Ten pasek składa się z 9 klatek. Każda klatka w tym momencie teraz ulega pewnym zmianom. A więc jest to coś, co w tym momencie jest zasłonięte przez tego kotka tak naprawdę, ale weźmy sobie, ukryjmy paski, które są wyżej. Proszę zobaczyć. Mam tutaj jakieś klatki, które się zmieniają i tych klatek jest tam dokładnie 9. Każda z tych klatek tak naprawdę się zmienia. Jeżeli teraz rozwinę i przedłużę taki pasek, to w tym momencie zacznie mi rosnąć coś takiego jak ten parametr frame steel. I on w tym momencie wynosi 2, dlatego że przedłużyłem swój pasek o 2 klatki i te dwie klatki, które na końcu się dodają, to jest klatka stała pobrana z tej ostatniej, która znajdowała się w moim pasku. Jeżeli mam jakiś pasek, który składa się tylko z jednego obrazka, to w tym momencie nie jest ważne, jak długi jest ten pasek, ponieważ to jest cały czas jedna klatka i ten frame steel dla całości rozciąga się elegancko, tak jak tutaj mamy pokazane. Teraz jego długość wynosi 14 klatek, teraz to jest 0 i to jest dokładnie obszar jednej klatki. Jeżeli rozciągam, to widzę, ile stałych klatek, takich samych, w obrębie paska się znajduje. No i to jest taka opcja. Ok. A później mamy jeszcze oryginalne rozmiary. Oryginalne rozmiary tego paska, czy też zdjęć, które tutaj w jego skład wchodzą, to 6000x4000. Ciekawostką jest to, że jeżeli korzystam z efektów generowanych, to one nie mają swojego rozmiaru. Jeżeli kliknę w pasek z kolorem, to mam oryginalny rozmiar ustawiony na none, czyli nie mamy tak naprawdę rozmiaru tego paska, on się dostosowuje do całej powierzchni, którą zajmuje. Mamy następnie taki pasek jak efekt strip. Dla obrazków tego paska nie ma, natomiast dla efektu takiego jak kolor mogę wybrać sobie po prostu kolor i ten kolor wybieram ze znanej nam już palety. Takie coś będę generował w tym momencie na obrazie. Następny pasek jest to strip input. Strip input jest to pasek, który określa, w jaki sposób ma być transponowany lub też zmieniany ten pasek, który wkładam na obszar widoczny na filmie. I taki pasek jest dostępny dla wszystkich danych, które tutaj mam. W tym momencie dla koloru jest to minimum informacji, ale dla zdjęcia dostaję również początek, czy też wejście, czy też źródło takiego paska, a więc ścieżkę, nazwę pliku. Mogę zmienić sobie dane lub pliki, które wchodzą w skład tego paska, wczytując nowe, zaznaczając je choćby na przykład w ten sposób. Ok. I mam tutaj podane również dodatkowe informacje, podobne do tych, które widać było poprzednio. Zaraz, gdzie to jest? Nie mam ich tutaj. Mogę następnie użyć takich opcji, jak Image Offset oraz Image Crop. Image Offset jest to nic innego jak przesunięcie obrazka. Jeżeli wcisnę, znaczy włączę checkboxa przy Image Offset, mogę określać pozycję X oraz Y, w której ten obrazek się znajduje na obrazie. Mogę na przykład przesunąć swój obraz o 208 klatek w prawo, no i ewentualnie o jakieś, ja wiem, ileś klatek w dół.
przesuwam go teraz w dół. Przypuszczam, że będę musiał to zrobić dość słusznie. No powiedzmy sobie o 3,5 tysiąca ponad przesunąłem ten obrazek w dół. Co spowodowało, że na moim filmie pojawił się tylko fragment tego obrazu, który normalnie byłby widoczny w całości. Jest to image offset, jest to przesunięcie obrazu względem lewej górnej krawędzi. Image crop jest opcją, która pozwala mi obraz przyciąć, czyli mogę go wykadrować. Jeżeli na przykład od góry spróbuję odciąć ileś pikseli, to ten obraz będzie się skalował do pełnego rozmiaru mojego filmu, ale będzie przycięty. W efekcie mogę spowodować wykadrowanie i rozciągnięcie jakiegoś obrazu i wyciąć go akurat w taki sposób, w jaki będę chciał pokazać pewne części, które w tym obrazie są. Jeżeli obetnę po ileś pikseli z każdej strony, to zostanie mi tylko pewna część. Będzie to odpowiadało czemuś takiemu jak powiększenie obrazu, chociaż obraz tak naprawdę powiększa się w inny sposób, jest do tego inny checkbox. Tak czy inaczej, jest to image crop, który jednocześnie przycina obraz i skaluje pozostałą część do pełnych rozmiarów całej powierzchni zajmowanej przez nasz film. Mamy także coś takiego jak trim duration. I ten trim duration wyrażony jest przez dwa parametry. Mamy możliwość przycięcia trwania czasu takiego filmu albo w twardy sposób, albo w miękki. Jeżeli będę to robił na tym obrazku tutaj, to zobaczmy, jak to się będzie zachowywało. Załóżmy, że chcę od początku ten obrazek przyciąć o kilka klatek. Weźmy sobie start. No widać, że tutaj od razu go wyciąłem. Przycięcie pełne w tym przypadku jednego obrazka do niczego nie doprowadziło, ponieważ była tylko jedna klatka. Weźmy sobie ten, w którym jest 9 klatek. Spróbujmy go przyciąć o jedną klatkę. Na początku ustawię go na tej długości, którą miał na samym początku. Od tego zaczniemy. A następnie spróbujmy wykonać trim hard. Jeżeli zrobię taką operację, to widzę, że mój obrazek się skraca. To znaczy, że tracę pojedyncze klatki z tego obrazka i ich wynikowa długość jest teraz oczywiście mniejsza. Straciłem kilka klatek i to jest przycięcie twarde. Zostały one usunięte z tego paska. Cofnę w takim razie tę operację. Te klatki wracają, ponieważ były wcześniej zapamiętane. Natomiast gdybym chciał zrobić przycięcie miękkie, to w tym momencie, jeżeli spróbuję ruszyć tylko start, to nie widzę tej opcji tutaj, ona jest teraz wyłączona. A to się bierze stąd, że prawdopodobnie trzeba zrobić to ręcznie w widoku 3D. Jeżeli zrobię tego typu operację, to proszę zobaczyć, że mój pasek się również skraca, ale pozostaje jeszcze pod nim taki mały ogonek. I ten ogonek to jest przycięcie miękkie, to znaczy, że mój pasek skróciłem od przodu o dwie klatki i te dwie klatki mogę odzyskać, jeżeli przesunę ten początek z powrotem w jego miejsce. Tak samo mogę na przykład, wydłużanie to już omawialiśmy, ale mogę też skrócić swój film o ileś klatek, pozostawiając te klatki jakby ukryte. To jest przycięcie miękkie. W tym momencie teraz parametr end wynosi 5. I mógłbym to ustawić ręcznie, ale w tym momencie te paski są zablokowane, szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dobrze, więc teraz jeżeli chciałbym taki pasek odpowiednio sobie ustawić, to mogę pamiętać, że istnieje również sposób na przycięcie takiego paska ręcznie z klawiatury, na przykład w tym miejscu. Aby to zrobić, naciskam klawisz K. Klawisz K to nie jest tylko dziecięcy okrzyk mający na celu wbicie noża komuś w plecy, ale również przycięcie. I to przycięcie jest wstawiane w taki sposób, że mój pasek dzielony jest na dwa paski. Każdy z tych pasków jest identyczny, jeżeli chodzi o jego zawartość, ale w każdym z nich przycięcie jest wstawione w innym miejscu. Odcinam ten krótki kawałek i to powoduje, że dla niego end ustawiony jest na miejsce, w którym go rozciąłem. A więc ten end wynosi teraz 8 i powoduje, że duża część tego paska jest schowana w tej niewidocznej części, w tym fragmencie, którego tutaj nie widać, w tym miękkim przycięciu. Druga część paska jest przycięta na samym początku i ona ma ustawiona start na teraz na jedną klatkę, więc to drugie przycięcie również jest przycięciem miękkim i ukrywa mi początek. Mogę w ten sposób ciąć swój pasek w takim miejscu, w którym chcę, naciskając klawisz K i uzyskiwać przycięcia, które są bezpieczne dla edycji, ponieważ w każdej chwili mogę przesunąć początek i jakby odzyskać ucięte wcześniej fragmenty. Mogę nawet takie dwa paski ustawić obok siebie i odzyskując tę treść, która została przycięta, spowodować, że będą się one powtarzały w trakcie trwania filmu. Tak to wygląda. Jeżeli chcę przyciąć taki pasek na twardo, muszę wybrać miejsce, w którym przycinam i wcisnąć klawisz Shift-K. Shift-K robi twarde przycięcie. Jak widać teraz jest tutaj start ustawiony na 6. No i teraz już nie mam tych ukrytych pasków, które tutaj można byłoby odzyskać poprzez przesunięcie klatek. A więc widać, że to działa troszeczkę inny sposób. OK, teraz jeżeli przewiniemy sobie dalej, zwinę może te dwa paski już wyjaśnione, to mamy jeszcze coś takiego jak filter. I ten filter to jest opcja, która się przydaje do różnego rodzaju zastosowań wtedy, kiedy pracujemy z nietypowymi filmami. Otóż mamy tutaj takie opcje jak strobe.
Strop jest opcją, która pozwala wykonywać czy też pokazywać co którąś klatkę filmu. Na przykład weźmy sobie, rozwijmy ten pasek, ten usunę. I teraz tak, w tym pasku mamy zmieniające się zdjęcia, które były zrobione gdzieś tam w Gdańsku na jakimś takim dziwnym obiekcie. I teraz tak, jeżeli włączę sobie strobe na poziomie 1,1 albo nawet 2, to w tym momencie spowoduje, że na filmie będą pokazywane tylko co niektóre klatki z takim przeskokiem, jak to tutaj określiłem. Ten przeskok wynosi teraz 2, ale mogę tak naprawdę ustawić go również na klatki ułamkowe, co będzie miało znaczenie dla dłuższego filmu. I proszę zobaczyć, teraz zmiana pozycji powoduje, że pokazywany jest cały czas ten sam obrazek. Mój pasek filmowy się nie zmienił co do swojej długości, a więc klatki, które z niego usunąłem, co drugą w tym momencie, zostały one zastąpione klatkami również co drugimi. A więc tutaj pojawia się zmiana, która będzie troszeczkę wolniej zachodziła. Ok? Tak to wygląda. Strop wynosi standardowo 1 i na takiej wartości należy go pozostawić, chyba że chcielibyśmy wyciągać z filmu co drugą klatkę. Można to zrobić, jeżeli znajdziemy film, w którym na przykład jest materiał nakręcony w formacie HDR. Często wtedy klatki parzyste są naświetlone słabiej, a klatki nieparzyste są naświetlone mocniej, po to aby uzyskać dwa filmy tak naprawdę zakodowane w jednym. No i później można uzyskiwać z takich dwóch filmów obraz, który ma zarówno jasne, jak i ciemne miejsca dobrze naświetlone. Mamy także opcję taką jak backwards. W tym momencie, jeżeli włączę tego checkboxa, to mój film wykonuje się, też pokazuje się od końca. To jest automatyczne odwrócenie kolejności wszystkich klatek w takim pasku. Mamy także opcję taką jak The Interlace. Musiałem tutaj wczytać jakiś film, który tak naprawdę jest zrobiony z interlace'em. Zaraz zobaczę, czy mam taki. Powinienem gdzieś taki film mieć, ale jego znalezienie może mi chwilę zająć. A więc prosiłbym tutaj o chwilkę cierpliwości. Zobaczmy, czy czegoś nie znajdę. Mamy tutaj tak, animacja, nagrania. No nie przygotowałem sobie tego wcześniej, a więc spróbujmy sięgnąć do materiałów, które kiedyś tam przygotowałem. Weźmy sobie jakieś filmy, które mogły, ale nie musiały być nagrywane z przeplotem. Zobaczymy, czy ten kod tutaj... Tak, to jest kod, który został nagrany ze zwykłej kamery. Ta kamera nagrała obraz z tak zwanym przeplotem. Przeplot polega na tym, że jeżeli taki obraz powiększę, to widać tutaj takie paski. I teraz te paski to jest obraz, który jest zrobiony w taki sposób, że pojedyncza klatka takiego obrazu zawiera paski, które dotyczą tylko, powiedzmy sobie, parzystych linii. Linie nieparzyste to jest jedna klatka, linie parzyste to jest druga klatka. A więc tak naprawdę każdy piksel obrazu składa się z dwóch klatek, a nie z jednej i należałoby takie coś uśrednić. I teraz włączenie opcji takiej jak The Interlace to jest usunięcie takiego przeplotu klatek. Tego typu format to jest format o nazwie Interlaced i on jest stosowany w materiałach wideo, które pokazywane są na obrazach czy też na wyświetlaczach takich jak telewizory. W kinie taki obraz już nie jest stosowany i na monitorach komputerowych również nie, ponieważ i obraz kinowy, i obraz na monitorze rysuje całą klatkę w jednej chwili. No chyba że mówimy o jakimś specjalnym rodzaju kina. Jeżeli włączę The Interlace, w tym momencie widać niewielkie przesunięcie na klatkach i jednocześnie znika efekt tych pasków. Jeżeli mocno powiększę obraz, to widać, że tu nie ma żadnych pasków, widzę już teraz pojedyncze piksele. W przypadku, gdy tego nie mam, pojawiają się paski i one odpowiadają właśnie za ten przeplot, który tutaj jest niestety widoczny. OK. Mogę także z obrazem zrobić coś takiego, że mogę go odwrócić. To jest odwrócenie obrazu z lewa na prawo, naciskając obrócenie w osi X albo z góry na dół. A więc mogę bardzo szybko skorygować pewne sposoby nagrań, które zrobiłem. Mamy także możliwość korekty kolorów, takich jak na przykład nasycenie barw. Jeżeli podniosę saturację, to tło na tym obrazie robi się o wiele bardziej zielone. Mogę także obniżyć natężenie barw i uzyskać z kolorowego obrazu obraz czarno-biały. Włączę ten przeplot, aby nie było widać pasków jeszcze. Mogę także przemnożyć ten obraz przez, czy też jakby go wzmocnić, chociaż parametr nazywa się multiply. I to jest podniesienie czegoś takiego jak kontrast lub też jasność obrazu. Więc mogę uzyskać obraz całkiem czarny, mogę go później stopniowo rozjaśniać. Korzystając z tego parametru mogę bardzo łatwo zrobić wyciemnienie obrazu i nie muszę dodawać żadnych pasków, które to zaciemnienie będą mi tutaj ustawiały. Znaczy tylko sterować parametrem multiply. Mogę także taki obraz przemnożyć, premultiply, wtedy kiedy zawarte w obrazie informacje zawierają kanał alfa. W tym przypadku ten obrazek nie zawiera żadnych informacji na temat alfy, a więc tej alfy nie mogę przez niego przemnożyć, bo alfa wszędzie wynosi 1. Mogę także skonwertować obraz na liczby zmiennoprzecinkowe. W tym momencie obraz jest kodowany jako RGB
i są to wartości całkowite, mogę zamienić je na wartości zmienne przecinkowe, naciskając przycisk Convert Float. To się przydaje przy jakichś zaawansowanych obróbkach obrazu posiadających wielką głębię koloru. OK. No więc teraz to, co mi zostało do omówienia, to jest coś takiego jak proxy timecode, no i jeszcze jakieś modyfikatory, na podstawie których, czy też na których skupimy się tylko chwileczkę, bo to jest osobny tutorial. A więc proxy jest to coś takiego, co pozwala mi przeliczyć sobie zawartość całego okna tutaj i dla każdego paska wygenerować takie wstępne, prerenderowane klatki. Jeżeli włączę tą funkcję proxy, to mogę wtedy wygenerować obraz, który będzie pewnym przybliżeniem tego obrazu, który generuje sobie z całego okna Video Sequence Editora. I to mogę zrobić nie tylko dla tych pasków pojedynczych, ale również dla pasków, które powstają po zgrupowaniu wielu innych pasków. A więc czasami to przeliczenie opłaca się zrobić wcześniej, aby później nie tracić czasu na jego ponowne przeliczanie w każdej klatce. I teraz mogę sobie wybrać jakiś szczególny katalog na moje pliki proxy. Wybieram po prostu katalog i mogę wtedy w tym katalogu zapisywać swoje dane. Mogę również stworzyć proxy w pojedynczym pliku. Wtedy taki plik będzie zawierał informację o moim filmie. Aby to proxy liczyło się szybciej, mogę określić wielkość takiego filmu. Jeżeli wybiorę sobie 100%, to mam przebudowane powiększenie rzędu 25 oraz 100% jakości całego obrazu. Mogę także, opierając się o JPEGi, określić jakość tych JPEGów, które będą szybko generowane. Zasada jest taka, że to proxy to jest wstępny render i on nie ma mieć jakości końcowego renderu, ale ma mi pokazać na podglądzie chociażby w przybliżony sposób to, co otrzymuję w całym edytorze. I teraz mogę także zaindeksować ten mój film, który będę generował w proxy za pomocą tak zwanego indeksu, który zawiera timecody. Timecody są to po prostu informacje, które są dopisane do filmu, po to, aby można go było przewijać. Jeżeli nie mam takich informacji w filmie, nie mogę filmu przewinąć i on jest odtwarzany na zasadzie strumieniowania. Tutaj mogę wybrać sobie różne rodzaje timecodów, które wbudowuję. Standardowo opcja ta jest wyłączona, ponieważ zasada jest taka, że tego proxy nie przewijam, tylko sobie oglądam. Mamy także modyfikatory, które możemy wykorzystać do zmodyfikowania naszego paska. I aby to zrobić, mogę wybrać sobie z listy cztery rodzaje modyfikatorów, które są bardzo proste. Mogę ustawić balans kolorów, w krzywych mogę skorygować troszeczkę jakość obrazu, mogę dodać sobie korektę nasycenia barw, ewentualnie poprawić jasność i kontrast. To jest bardzo prosta funkcja. I wystarczy teraz, że po dodaniu takiego modyfikatora zmodyfikuję troszeczkę jasność filmu lub kontrast. Akurat nie widzę tutaj większej zmiany, ale kontrast, jak widać, już zaczyna wpływać na jakąś tam zmianę i dostaje jakiś taki dziwny efekt, który również dałoby się animować. No, dostałem teraz w ogóle jakieś psychodeliczne przejście. Ale to jest kontrast podbity 100 razy, więc nie wiem, ile trzeba by łyknąć jakichś dziwnych środków, aby w ten sposób widzieć świat. Tak czy inaczej, mogę wykorzystać te modyfikatory w stosie, dodając je po kilka razy nawet, i uzyskać dzięki temu jakieś przyjemne dla oka lub nieprzyjemne dla oka korekty barw. Proszę zobaczyć, co zrobiłem z obrazkiem tego kota. Jeszcze podniosę mu troszeczkę jasność. No to wychodzi całkiem kreskówkowy, dość ciekawy obraz, a wystarczyło tylko dodać dwie proste rzeczy do filmu. Mogę taki film następnie wyrenderować i w ogóle to jest fajne. Myślę, że to byłoby wszystko, co można powiedzieć o wstępnych takich ustawieniach pasków filmowych, które tutaj mogę mieć. Nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, więc teraz ją jeszcze szybciutko dodam, aby był ten obraz troszeczkę bardziej kompletny. Dodam sobie coś takiego jak dźwięk. Dźwięk jest to taki rodzaj danych, których nie można zobaczyć, ale które można usłyszeć. Dzięki temu dostęp do tych danych jest sekwencyjny. Mam tutaj teraz pasek dźwiękowy. Ten pasek dźwiękowy wygląda dokładnie tak samo jak wszystkie inne paski. Ma taki lekko zielonkawy kolor zbliżony do cyjanu. Natomiast ten pasek ma zupełnie inne ustawienia. Znaczy, nie ma tutaj części rzeczy. Na przykład modyfikatory są nieaktywne, ponieważ nie mogę zrobić czegoś takiego jak balans kolorów dla dźwięku. To nie jest pełna synestezja w Blenderze niestety. Ale jest bardzo ciekawy panel, który nazywa się Sound. I w tym panelu jest kilka opcji, które warto omówić. A więc przede wszystkim mam tutaj ścieżkę i nazwę pliku, z którego jest ten dźwięk. Spróbuję rozciągnąć ten panel troszeczkę. Więc mogę sobie ten dźwięk stąd wybrać. Ok, mogę ustawić także, żeby się zapisywał za każdym razem, nawet jeżeli nie jest używany. Nie mogę teraz wybrać dźwięków, ponieważ jest tylko jeden dodany. Jest tutaj ścieżka. Mogę ten dźwięk wpakować na stałe do pliku Blend. Co jest ciekawe, w tym momencie oczywiście plik Blend może być bardzo duży, ale takich dźwięków nie trzeba wtedy dostarczać osobno razem z projektem. Nie można na przykład wpakować do Blendera sekwencji obrazków, natomiast dźwięk można. Więc jak nacisnę ten guzik pak, to dźwięk zostanie wpakowany. Mogę go także skaszować w pamięci, czyli mogę go zapamiętać. I wtedy Blender wczyta cały ten dźwięk do pamięci i podczas odtwarzania go w Video Sequence Editorze nie będę miał problemów, na przykład z problemami związanymi z tym, że ten dźwięk trzeba wczytać.
Mogę także narysować ścieżkę dźwiękową, która jest w tym dźwięku zakodowana poprzez ten checkbox Draw Waveform. Tak wygląda mój dźwięk, jeżeli zrobić mu, powiedzmy sobie, wykres amplitudy w czasie. No i mam takie oce, jak na przykład volume, wysokość dźwięku, panning pomiędzy lewym a prawym głośnikiem. I jest oczywiście to samo, co w przypadku filmów, czyli koniec i początek, określający czas trwania takiego paska. Myślę, że dźwięk tutaj doskonale warto byłoby... Znaczy dobrze, że umawiam ten dźwięk, ponieważ jest to jedna z ważnych rzeczy podczas robienia filmu. Każdy film, który dodaję, ma taki pasek dźwiękowy. No i teraz mamy w miarę kompletny obraz. Ściskam teraz, proszę zobaczyć, to jest dość długi fragment z tego pliku dźwiękowego. Mam nadzieję, że ta garść informacji troszeczkę rozjaśnia niektóre aspekty związane z tym, co mamy w Video Sequence Editorze. I w następnych tutorialach zajmiemy się dokładnie tym, co można zrobić z poszczególnymi paskami, co znaczą te tajemnicze wykresy tutaj, które są bardzo fajne. Ok, one się mogą nawet zmieniać w czasie. Troszeczkę słabo to widać, ale mam nadzieję, że tutaj to się uda pokazać. Proszę zobaczyć. Więc to wszystko jeszcze wyjaśnię. Zapraszam do następnych odcinków. No i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.